Dzięki inicjatywie Polska z drona możemy oglądać nasz kraj z zupełnie nowej perspektywy, z lotu ptaka. To ciekawe, ekipa realizująca projekt już dwukrotnie gościła w Wałbrzychu. Polska z drona to akcja mająca na celu pokazanie piękno przyrody i architektury najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Pracownicy firmy, która na co dzień zajmuje się projektami komercyjnymi, postanowili wykorzystać swój sprzęt, by pokazać całemu światu krajobrazy z perspektywy nieosiągalnej na co dzień dla zwykłego człowieka. Filmy nagrywane są specjalistycznym sprzętem, w skład którego wchodzi tzw. dron, czyli niewielka maszyna latająca i podczepiona kamera. Dawniej ujęcia lotnicze były niezwykle kosztowne i trudne do zrealizowania, ponieważ wymagały zaangażowania niezwykle drogiego sprzętu, dlatego były domeną wyłącznie dużych wytwórni filmowych. Miniaturyzacja technologii i jej dostępność sprawiły, że za stosunkowo niewielkie pieniądze można już kupić odpowiedni zestaw i rozpocząć przygodę ze zdjęciami lotniczymi na własnym podwórku. Oczywiście najtańsze urządzenia obarczone są pewnymi ograniczeniami i nie zagwarantują idealnego efektu. Ekipa Polski z drona zapewnia jednak, że ich sprzęt jest najwyższej jakości, dlatego prezentowane przez nich filmy są bardzo wyraźne, a obraz stabilny, co znacznie poprawia odbiór u widza. Podróżując po Polsce, ekipa Polski z drona zawitała również do Wałbrzycha. Tu powstały dwa filmy prezentujące Rynek oraz Zamek Książ. Realizatorów bardzo urzekło nasze miasto, dlatego zapowiadają, że powrócą tu jeszcze ze swoim sprzętem. Co tym razem zostanie sfilmowane, zależy od Wałbrzyszan. Za pośrednictwem portalu wałbrzych24.com i telewizji Wałbrzych możecie Państwo zgłaszać swoje propozycje ciekawych miejsc w naszej okolicy, które z chęcią zobaczylibyście z zupełnie nowej perspektywy. Czy będzie to na przykład masyw Chełmca, industrialny krajobraz strefy ekonomicznej czy koksowni Wiktoria, a może piaskowa góra z Podzamczem w tle? To zależy wyłącznie od Was. Swoje propozycje możecie wysyłać na adres redakcja@wałbrzych24.com, a my najczęściej wymieniane przekażemy ekipie Polski z drona, która zawita do nas już wiosną lub wczesnym latem.